Przed wojskowymi zakładami uzbrojenia w Grudziądzu odbyła się manifestacja będąca wyrazem sprzeciwu planom wniesienia spółek powstałych w wyniku komercjalizacji wojskowych przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych, w tym z wojskowych zakładów uzbrojenia SA w Grudziądzu, do spółki Bumar. Zdaniem manifestujących stanowi to zagrożenie ich funkcjonowania i może skutkować utratą tysięcy miejsc pracy przy katastrofalnie narastającym bezrobociu, co szczególnie ma duże znaczenie w naszym regionie i w naszym mieście. W trakcie demonstracji swoje poparcie dla pracowników wyraził prezydent Grudziądza Robert Malinowski, a także inni przedstawiciele władz miasta, w tym Krzysztof Kosiński, który zadeklarował, że cała Rada Miejska stoi po stronie postulatów pracowniczych i będzie wspierała na wszystkie możliwe sposoby Komitet Pracowniczy. Przypomnijmy tylko, że dobrze prosperująca i rentowna WZU ma zostać włączona do spółki Bumar, której sytuacja na rynku nie do końca jest pewna. Padła dzisiaj deklaracja, Rada Miejska jest zła. Tak, Rada Miejska jest oczywiście z pracownikami WZU, nie od wczoraj, ale już od bardzo dawna, kiedy została podjęta uchwała w stosunku do wsparcia właśnie tych zakładów do utrzymania niezależności i suwerenności. A dzisiaj stoimy przed kolejnym problemem, przed ponowieniem decyzji połączenia razem z Bumarem. No niestety trzeba dzisiaj bardzo mocno artykułować stanowisko. Myślę, że petycje też są dobrą rzeczą, to wszystko ma znaczenie, natomiast pewnie należałoby podjąć bardziej radykalne działania. Trzeba zaplanować jakiś bardziej konkretny wyjazd, oczywiście protestacyjny, właśnie do Warszawy, być może do ministerstwa albo do samego parlamentu, do pana premiera. Trzeba rozmawiać, trzeba jak gdyby upoważnić pana prezydenta do podjęcia rozmów takich pilnych, w trybie doraźnym, aby po prostu przynajmniej postarał się sprowokować takie natychmiastowe spotkanie z ośrodkiem decyzyjnym w zakresie tego połączenia, bo nie ukrywam, że podejrzewam, że stanie się, że może się to stać, niestety sposób taki niekontrolowany po takim jakimś wyciszeniu tymi naszymi tutaj procesami na miejscu będzie to pewna forma rozładowania takiego napięcia, a i tak decyzję podejmie się w zakresie przejęcia. A co z tą konsolidacją posłów? Wydaje mi się, że wszyscy posłowie dzisiaj ziemi regionu naszego toruńskiego powinni zaangażować się, zarówno nie tylko posłowie Platformy Obywatelskiej, ale także posłowie PiSu. Wszyscy powinni jakoś razem tutaj wspólnie zadziałać, uzgodnić właśnie, nacisnąć na ministra, aby doszło do takiego konkretnego spotkania merytorycznego na temat zaniechania tej decyzji. Ostatnia demonstracja tutaj na miejscu w Grudziądzu, kolejna w Warszawie? Trudno powiedzieć. Według tu zapowiedzi pana radnego, człowieka doświadczonego, tak to oświadczył. Ja mam nadzieję, że rzeczywiście ten głos z Grudziądza doleci do decydentów, do Warszawy. Naprawdę, przecież my nie bawimy się w politykę. My wyszliśmy tu bronić swojej godności, naszych miejsc pracy. Przypomni pan dokładnie, czego państwo się domagają? My domagamy się rozsądnego działania. Nie możemy zrozumieć z czego wynika zamiar wniesienia tych naszych przedsiębiorstw i łączenia kapitałowego z Bumarem, spółką z o.o. Nie potrafimy tego zrozumieć. Tutaj jeden z posłów udał się podobno do ministerstwa, żeby dowiedzieć się, z czego wynika takie połączenie, takie plany ministerstwa. Był to chyba poseł Szymański. Otrzymali państwo jakąś odpowiedź w tej sprawie? To znaczy oficjalnie od pana posła Szymańskiego nie otrzymaliśmy nic. Nie jest żadną tajemnicą, że rzeczywiście pan poseł Szymański w pewnym momencie przedstawił taką informację, że rzekomo spotkał się z panem prezesem Krystowskim i dogadał się odnośnie nas, pracowników, i przedstawiał jakieś koncepcje funkcjonowania tego zakładu w niezmienionej formule. Nie wiem, skąd pan poseł
poseł posiadał takie informacje. No, bo tak naprawdę właściwie reputacja Bumaru i te zamiary i realizacja, no są jasne i oczywiste. No nie trzeba, tu już nic nie trzeba domniemać. To wszystko już miało miejsce. Dlatego, no jeszcze raz zwracam się do pana posła, rzeczywiście, żeby inaczej podchodził do tego. A mieli państwo dzisiaj do Warszawy jechać? Co spowodowało, że tutaj na miejscu? Tak, dzisiejsza manifestacja 8 marca o godzinie 12, tak jak i u nas, miała rozpocząć się przed Urzędem Rady Ministrów. We wtorek doszło do spotkania przedstawicieli komitetu protestacyjnego z wiceministrem Skrzypczakiem i tam pan minister złożył pewne zapewnienia i one właściwie mówiły o jakiejś zmianie koncepcji tego wszystkiego. Pracowali tutaj państwo, albo że tak powiem, w państwa imieniu wypowiadał się również poseł Dzięcioł. Tak, tu z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować panu posłowi. Od 3 lat czynnie wspiera nasze działania. Czynnie wspiera nasze działania i nawet dziś kontaktował się tu ze mną, że rozmawiał z panem wicepremierem Piechocińskim i otrzymał od niego zapewnienie rzeczywiście, że w odniesieniu do nas te zabiegi wnoszenia do Bumaru zostaną zatrzymane. Więc z tego miejsca też chciałbym mu za to podziękować. No, pojawiła się tutaj przez radnego Kosińskiego taka koncepcja konsolidacji całej grupy posłów, no bo więcej tutaj mamy na ten nasz region, w celu, że tak powiem, wywarcia większego wpływu, silniejszego wpływu na ośrodek decyzji. No tak, tego również prezydenta miasta. Tak, tego również oczekujemy. Jeszcze raz zaznaczam, że w regionie, który ma co trzeci, bo to łatwiej przemawia do wyobraźni, co trzeci dorosły mieszkaniec tego regionu nie ma pracy, to wymaga to zupełnego innego podejścia. To wymaga stanięcia ponad podziałami w sumie, bo my tak naprawdę musimy ratować ten region. Przecież wystarczy spojrzeć w sumie w koło, wyjeżdża nam młodzież. My nie potrafimy tej młodzieży zatrzymać w regionie. I może się tak zdarzyć, oby nie, że pojawi się jakiś kapitał, pojawi się jakiś pomysł dla tego miasta, my nie będziemy mieli zaplecza intelektualnego, żeby mógł to realizować. Pan przypomni, ile osób może tutaj pracuje, kooperuje z zakładem? Powiem w ten sposób, że swego czasu robiłem taki szacunek rzeczywiście, że co by było, gdyby. I mogę w sposób bardzo odpowiedzialny stwierdzić, że rzeczywiście w tej chwili to trudno mi powiedzieć, ale dwa lata temu mieliśmy około 300 takich lokalnych kooperantów. Naprawdę i drobnych, i poważnych. I można powiedzieć, cóż to znaczy? To znaczy ileś tam rodzin, ileś tam miejsc pracy. Chcę zwrócić uwagę, że rzeczywiście, dzięki temu zakładowi. Dzięki temu zakładowi właściwie to miasto otrzymuje podatki. I ci ludzie, którzy biorą wynagrodzenie, systematycznie biorą wynagrodzenie, dokonują zakupu, więc właściwie zubożenie tych ludzi to katastrofa dla tego miasta. W 1921 roku na terenie lotniska zorganizowano Wyższą Szkołę Pilotów, której zadanie było teoretyczne i praktyczne szkolenie obsługi wszystkich stosowanych wówczas typów samolotów bojowych. W 1924 roku, dokładnie 17 maja, Wyższą Szkołę Pilotów wizytował ówczesny minister spraw wojskowych generał Władysław Sikorski, a 25 czerwca tego samego roku pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Wojciechowski. Po rozwiązaniu Wyższej Szkoły Pilotów w tym samym miejscu w 1925 roku utworzono oficerską szkołę lotniczą w celu zorganizowania szkolenia od postaw pilotów dla potrzeb szybko rozwijającego się lotnictwa. Ta szkoła w 1927 roku została przeniesiona do Dęblina i właśnie z tą szkołą jest związana
początki polskiego lotnictwa wojskowego. W 1900 roku zorganizowano w celu przygotowania strzelców oraz doskonalenia umiejętności pilotów i obserwatorów lotniczą szkołę bombardowania i strzelania, a prowadzony w ramach jej kurs wyższego pilotażu samodzielnie się został przejonowany na wyższą szkołę pilotażu. Chyba mamy bardzo ważną wiadomość. Ze swojej strony na chwilę obecną dodam, że wszystkie polskie samoloty bojowe, przedwojenne, były tutaj u nas na lotnisku. Był to PUS-10, PUS-16, PZLP-7, PZLP-15A i C. W 1939 roku już w okolicach wojny wyższą szkołę pilotażu przeniesiono do Łęża koło Dęblina. Powiem, że do szczególnie znanych pilotów, którzy ukończyli szkołę, był pan generał pilot Stanisław Szkalski, pułkownik pilot Jerzy Bajan, pułkownik pilot Bolesław Rowliński, pułkownik pilot Stefan Torzyńc, porucznik Żwirko i wielu, wielu innych. Na Henia, mile, bo przychodzą do biura, mają nowe pomysły, mają nowych posłów, docierają wszędzie. Aż mnie skręca, bo tak nadają robotę, tak mnie dopingują, że bez tych ludzi nie byłoby tej całej, przepraszam Stefku, całej afery wokół tego przedsiębiorstwa. Dobrego, generującego o zwiększeniu potencjału wojennego, sił zbrojnych Rzeczypospolitej. Budując strategię, musi wiedzieć, że lokalne władze, lokalny samorząd, my obywatele, wy, pracownicy, obywatele, podatnicy tego miasta, musicie w ten plan być wpisani, a nie na zasadach przerzucenia akcji, tak? Przerzucenia potencjału kapitału. To miasto ma być dumne z tego, że jest tu zakład włączony w taką strategię. To jest nasza duma. Władze miasta na podstawie tego będą konstruować swoje plany. Szkoły będą budować zaplecze dla tegoż zakładu. Taka baza doświadczeniowa, taka baza szkoleniowa, która tutaj jest, nie może się zmarnować. Nie bez kozery włożyłem dzisiaj tą czapkę. Czapkę, która mówi o upadłym Ursusie, który wpadł całkiem niedawno przed wami w ramiona Bumaru. Były piękne deklaracje, były piękne obietnice. Dzisiaj wiatr hula w halach Ursusa, a Ursus traktor budowany jest i sprzedawany w USA. Oby tak się nie stało. Kochani, będziemy z wami, jesteśmy od początku, będziemy z wami do końca. To, co Stefan mówił, robię wszystko. Zarząd regionu całkiem niedawno wydał stanowisko w sprawie sytuacji społeczno-gospodarczej, gdzie jest wymieniony wasz zakład. I będziemy z wami do końca. Życzę wam siły i wiary. Niech siła i wiara będzie z wami. Przecież nie o to nam chodzi. Jesteśmy poważnymi ludźmi i o ruch. Chciałem właściwie przy takiej okazji zawsze poprosić jakiegoś emeryta. Niech ktoś wyjdzie i sporadycznie, spontanicznie coś powie. Powie o sobie, o pracy w tym zakładzie. No na pewno ktoś się taki znajdzie. No. Nie widzę. Jeżeli nie emeryt, to chciałem poprosić tu panią, tak pięknie wczoraj powiedziała koleżankę Elę. Chciałem zaprosić. Z tą flagą będzie ładnie wyglądać. 22 lata pracuję w tym zakładzie. Najgorszy koszmara nie chciałabym takiej wizji, żeby się spełniła, że startuję za jakiś czas po przejściu do Bumaru na ulicę Parkową, staję tam w tej kolejce bezrobotnych, tych 24% plus niestety, czyli będzie dużo więcej, dostaję zasiłek na rok. A po roku co? Na obiadki do Caritasu. Taka przyszłość. Nie tylko moja. W momencie, kiedy naprawdę zostaniemy wniesieni do Bumaru, prawdopodobnie
tak to będzie wyglądało. W mojej głowie nie mieści się, po prostu to jest wbrew logice, jak można dobrze funkcjonującą firmę wnosić do firmy, która w zasadzie nawet nie wiąże końca z końcem, bo ona nie ma tych funkcji, która istnieje tylko dzięki temu, że co roku pompuje się w nią ogromne, ogromne pieniądze podatników. Do naszej firmy podatnicy nie muszą dopłacać. My oddajemy podatki do miasta i do państwa. Tyle. Pana Donalda Tuska. Chcę powiedzieć, że jej treść jest uzgadniana z panem prezydentem. No i będziemy czynili starania, żeby razem wystąpić z nią do pana premiera. W trosce o zabezpieczenie miejsc pracy i los obywateli w regionie z 29,7% bezrobociem w celu zabezpieczenia miejsc pracy, a już mówię państwu, skąd te 29,7%. I te 29,7% to są dane za styczeń tego roku z grudziąc ziemski, to się tak nazywa. Każdy może tą statystykę sprawdzić. Więc wygląda to na to, że co trzeci obywatel tego miasta dorosły nie ma pracy. Więc będę kontynuował. Bezrobocie w celu zabezpieczenia miejsc pracy, których utraty obawiają się w przypadku konsolidacji kapitałowej. Pracownicy Wojskowych Zakładów Uzbrojenia SA w Grudziądzu wzywamy pana premiera do zaprzestania wszelkich działań związanych z konsolidacją kapitałową, wniesienia przez Skarb Państwa spółek powstałych w wyniku komercjalizacji wojskowych przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych WPRP, w tym Wojskowych Zakładów Uzbrojenia SA w Grudziądzu, do bumar spółki z o.o. Spółki, która w powszechnej opinii ekspertów, polityków, a nawet członków rządu sama wymaga procesów naprawczych i zaszkodzi kondycji finansowej oraz stabilności zatrudnienia tych wnoszonych spółek. Wojskowe Zakłady Uzbrojenia SA w Grudziądzu to duży podmiot gospodarczy, będący w czołówce lokalnych przedsiębiorstw. Jest to szanowana, profesjonalna firma wspierająca polską myśl techniczną, promująca rozwój nowych technologii i wdrażająca innowacyjność rozwiązań w technice rakietowej Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej oraz jest jednym z przodujących podmiotów na rynku europejskim w zakresie remontów przeciwlotniczych zestawów rakietowych. To firma znana szerokiej grupie użytkowników i producentów sprzętu rakietowego. Rozpoznawalna na światowym rynku, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, na Węgrzech i w Szwecji, na których Wojskowe Zakłady Uzbrojenia SA wykonują usługi i produkcje oraz z którymi kooperują. Jak wskazują fakty, w odniesieniu do wcześniej wnoszonych konsolidowanych podmiotów, to zabieg ten osłabił wizerunek firm i doprowadził do utraty marki, a nawet rozpoznawalnych w Europie i świecie nas czy znaków tych firm. Szanowni Państwo, jak wiecie doskonale, jestem radnym Rady Miejskiej, może nie wszyscy wiedzą, jestem Radę Rady Miejskiej w Grudziądzu. Rada Miejska jest z Wami. Rada Miejska Grudziądza jest dzisiaj z Wami. Jest tutaj wśród Was wielu radnych, którzy stoją dość anonimowo. Ja tutaj odważyłem się i wszedłem do góry. I chciałbym potwierdzić to wsparcie, które udzielamy temu zakładowi. Myślę także, że dzisiaj nie ma sentymentu w dzisiejszym świecie. W Polsce. Wiemy, że jest bardzo duża utrata zaufania do wszystkich. Do instytucji, do państwa, do urzędów, do ministra. Decyzje często ostateczne podejmuje się
na biurku, bardzo po cichu, deklarując i obiecując wszystko. Myślę, że to, co dzisiaj jest tutaj, w tym miejscu, odbyła generalna. Bo trzeba będzie pojechać tam do Warszawy. Taki będzie finał. Bo nie oddamy tego zakładu. Nie oddamy tego zakładu. Trzeba będzie postawić 4 autobusy, nawet 5 i pojechać. Wszystkich posłów, wszystkich z posłów z naszego rejonu z jedną w sprawie obrony zakładu WZU, aby on także zaangażował się osobiście, nie tyle tu na dole, a tam u góry, aby w bardzo zdecydowany sposób starał się i domagał się rozmawiać z panem ministrem na ten temat, z ośrodkiem decyzyjnym. Bo tak jak powiedziałem, nie ma dzisiaj żartów. Dzisiaj trzeba wsiąść w samochód i jechać do Warszawy. Albo zaprosić ministra tu do Gruziądza. A jak nie ma na panie, to mówimy. Ale tak jak powiedziałem, pewnie finał będzie taki, że po tej dzisiejszej próbie generalnej trzeba będzie mocno protestować w Warszawie. I ja pojadę z wami także. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie.